Wiem, że życie czasami potrafi zaboleć. Wiem, że niektóre rzeczy mogą czasami zakłuć. Wiem, że krytyka zawsze dotyka jakiejś części nas. Nieważne, czy jest to konstruktywna krytyka, czy jest to po prostu zwykły hejt. Wiem, że wszyscy dzisiaj żyjemy w internecie. Czy nam się podoba, czy nie. Nawet jeżeli ktoś się w jakimś stopniu odcina. Chociaż, czy ktokolwiek się z was odcina od internetu? Może tylko na chwilę. Bo wiem, że i tak oglądają mnie ludzie, którzy głównie siedzą w internecie. To znaczy, dobra, już nie zapędzając się dalej. Po prostu jesteśmy trochę dziećmi internetu. I ja jako, że obserwuję dużo rzeczy w internecie, wiem, że jest też taka tendencja, nie wiem jak to nazwać w ogóle. Ken Wilber, o może od tego zacznę, odkrył, że w duchowości, tej takiej nowej duchowości postmodernistycznej, takiej wiecie, pozytywnej, jest taka tendencja do tego, żeby usuwać z rzeczywistości niepożądane te negatywne myśli i skupiać się tylko na pozytywach. I buduje to trochę taki cukierkowy obraz świata, wiecie, cała masa różnych postów pozytywnych, może jak siedzicie na fejsie, czy tam na jakichś innych stronach, to wiecie o co chodzi, nie? Czy to skupianie się na pozytywnych wibracjach, odrzucanie negatywnych wibracji, czy kategoryzacja swoich znajomych, czy przyjaciół, czy rodziny na pozytywnych, negatywnych. Takie ukrywanie swoich neuroz, ukrywanie negatywności i taka przesadna egzaltacja i skupianie się na pozytywach, które troszeczkę budują taki nierealistyczny obraz świata. Na przykład będąc podbudowane przekonaniem, że jesteśmy twórcami rzeczywistości, czy kreujemy rzeczywistość, nie? Wiecie, ja święty nie jestem, bo sam uważam, że rzeczywistość tworzymy przy pomocy myśli, naszych zachowań, naszych działań. Również uważam, że każdy powinien wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie, jeżeli nie chce być ofiarą. Bo jeżeli uważasz, że nie jesteś w życiu za nic odpowiedzialny, no to spoko, nie? Jeżeli daje ci to szczęście i nikogo nie krzywdzisz, no to okej. Ja jednak uważam, że warto jest brać tą odpowiedzialność za swoje własne życie. Ale może przejdę do sedna, tak? Jest taka nowa moda, czy taki nowy nurt, który się buduje i zwie się on postmodernizmem. Albo może konkretniej jest to taki postmodernistyczny narcyzm. Czyli takie skupianie się na swojej własnej duchowości, uważając, że twoja duchowość jest jedyna rzeczywista, odrzucając wszystko inne. I bierze się to też z tego koloru zielonego, jeżeli znacie Spiral Dynamics i znacie dynamikę właśnie tych kolorów, jak to przebiega. Jedną z cech koloru zielonego jest taki właśnie duchowy narcyzm, który objawia się tym, że mamy różnorodność perspektyw i utwierdzamy się tylko we własnej perspektywie, ponieważ wierzymy, że każdy ma tak jakby swoją własną rację, każdy ma swój własny świat, ale mimo wszystko my się utwierdzamy w tym, że nasz świat jest ten jedyny najwłaściwszy, nie? I bardzo często też Ken Wilber opowiada o tym, że jest to wynikiem takiego wewnętrznego buntu, czy wyrzucenia z siebie tej traumy z dzieciństwa, jakoby, że byliśmy ciśnięci przez rodziców, przez szkołę i przez społeczeństwo i teraz buntujemy się przeciw wszystkiemu, odrzucając w ogóle jakiekolwiek społeczne normy czy zasady. I możecie zaobserwować coś takiego. Jeżeli kiedykolwiek się z tym zdarzyliście albo chcecie sobie wygooglować, to wpiszcie sobie postmodernistyczny narcyzm albo postmodernistyczna duchowość albo kolor zielony Spiral Dynamics albo Boomeritis, też tak to nazywał Ken Wilber. I wiecie, ja nie chcę tutaj nikogo oceniać czy osądzać, nie chcę nikogo odrzucać. Ja znam wiele osób, wspaniałych ludzi, którzy zajmują się duchowością i każdy wiem, że chce dobrze. I ja też chcę dobrze. I nie chcę tutaj nikogo oceniać, nie? Są jakieś niektóre rzeczy, które mi się nie podobają w duchowości. Ale wiecie, ja też na przykład nie jestem idealny, nie? Ja też nie wiem wszystkiego i nie mam też wystarczająco dużo czasu na to, żeby wszystko przedstawiać idealnie w internecie, bo
trochę to takie życie w mediach społecznościowych, czy bycie youtuberem wymaga od ciebie, żebyś ciągle wrzucał content, ciągle wszystkich zadowalał. I ten pośpiech wydaje się być ważniejszy od jakości tych treści. I tak staram się być jak najlepiej zawsze przygotowany, czy zainwestowałem kupę kasy w sprzęt, żebyście mogli oglądać vlogi bardzo wysokiej jakości. A i tak nie jest to na tyle idealne, jak ja bym na przykład chciał, tak? Ale to jest taka dygresja od tego wszystkiego. Ale tak, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyście na to uważali. Uważajcie na to, jak zamykacie się we swojej własnej duchowości i kończycie z takim przekonaniem, że każdy i tak ma swój świat i to i tamto, bo ja nawet zauważyłem, że niektórzy ludzie, którzy wierzą w jedność, tak, wierzą w to, żebyśmy się jednoczyli, czy byli razem, a i tak na koniec wszyscy kończą samotnie, to znaczy każdy i tak robi swoje, zamyka się w swoim świecie, nie? To tak jakby jednoczyła nas tylko i wyłącznie jakaś idea na chwilę, ale potem i tak każdy się rozchodzi i robi swoje, więc wiecie, ja mam takie przekonanie, że my nie jesteśmy jeszcze gotowi na taką absolutną duchowość, taką, wiecie, żebyśmy naprawdę żyli tą jednością, bo wiecie, żyjemy w takim społeczeństwie, które jest dosyć młode, chociaż tak wiekowo jest, się już starzeje. Siedzę tutaj w Krakowie, wszędzie mam bloki dookoła siebie, praktycznie tutaj wszędzie żyją starzy ludzie, tacy w podeszłym już wieku. Pamiętam, jak się tutaj wprowadziłem, to sąsiadka nawet zrobiła karpia i się zdziwiła, że tacy młodzi ludzie przyjechali tutaj mieszkać, bo wszędzie wokół mieszkają starsze osoby, nie? Ja to tak ekstrapoluję na całe społeczeństwo, ale wiecie, jak jest w Polsce zresztą i w ogóle w innych krajach. Wiecie, jakie są teraz jaja z Unią Europejską, z USA, z Chinami. Wiecie, jakie są jaja z koronawirusem. Wiecie, co takiego robi rząd. Macie oczy, macie uszy, słuchacie. Wiecie, jak to wszystko wygląda, nie? Mam nadzieję, że też jesteście na tyle dojrzali i macie tą świadomość, że na przykład bez pieniądza nie jesteśmy w stanie żyć, ponieważ pieniądz pozwala nam na wymianę dóbr i usług. I pieniądze, czy tam inne tego typu rzeczy nie są złe, tylko to nasza mentalność sprawia, że my źle z tych dóbr korzystamy. I ja na przykład wierzę, że nie tyle powinniśmy skupiać się na przemianie zewnętrznej, ale że każdy powinien skupić się na sobie i patrzeć na siebie i skupić się na swojej wewnętrznej przemianie. Ja też, wiecie, jestem mega pewnym siebie człowiekiem i nie mówię wam o wszystkich moich wątpliwościach czy tam problemach, bo przecież gdybym się tak wyżalał ciągle przed kamerą, to mielibyście mnie dosyć, tak? Ja rozumiem, że ludzie oczekują jakiejś tam wartości, czy rozrywki, czy wiedzy intelektualnej, czy nawet pewności i staram się to po prostu dostarczyć ludziom. Najlepiej jak tylko potrafię, ale też chcę być w tym wszystkim autentyczny i nawet jeżeli moja droga rozwoju czy tam sukcesu się przez to opóźni, no to trudno. Ja jestem relatywnie młody i chcę wykorzystać tą szansę, jaką daje mi internet do swojego własnego rozwoju. A to, czy powiem to, czy tamto, co się komuś nie spodoba, kurczę, nie chcę też tego, wiecie, używać jako racjonalizacji i wymówki do tego, żeby znowu coś tutaj hejtować, nie? Staram się zachować po prostu w tym wszystkim balans, taki emocjonalny balans, ale jednocześnie chcę, żebyście wszyscy mnie zrozumieli. I jednocześnie chcę, żebyście się nadal uczyli, edukowali i robili research w różnych tematach, żebyście uczyli się tego, czym są wartości, jak ewoluuje ludzka świadomość. Tutaj mam na myśli nie tylko teorię spiral dynamics, dynamiki spiralnej. Ostatnio robiłem na ten temat film, trwa godzinę, polecam, możecie sobie obejrzeć, ale również teorie integralne, czy powiedzmy takie szerokie spektrum zrozumienia świata, nie? Może się znajdą tutaj osoby, które mnie oglądają, które wiedzą więcej czy lepiej ode mnie. No to super, nie? To szacun w ogóle. Dzięki wam serdecznie. Szczególnie jeżeli mnie oglądacie i jakoś nie staracie się mnie przesadnie tam poprawiać czy coś. No ale tak, tak już jest po prostu. Tak wygląda świat, nie? Dobra, nie chcę się tutaj rozgadywać. Po prostu uważajcie na syndrom duchowego narcyzmu. Ja to tak nazywam. Duchowy narcyzm. Uważajcie na to. I ja też uważam na to w sobie. Zresztą tutaj rzeczywistość i tak zawsze ma rację, nie? W takim sensie, że faktów rzeczywistych nie okłamiesz. Możesz mieć swoją własną wizję świata, ale tak czy siak na koniec zostajesz zweryfikowany przez życie. Dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście, za to, że obejrzeliście ten film. Dajcie łapy, zostawcie komentarze, udostępnijcie nagranie. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na to są linki. Możecie to zrobić poprzez Patronite'a, PayPala, możecie zakupić moje kursy, tak?
zobaczcie sobie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Zapraszam również na konsultację. W tej chwili nie wiem, kiedy będę miał czas, bo jadę do rodziców, ale postaram się jakoś to ogarnąć. Tak, taka szybka sprzedaż na samym końcu. Z czegoś trzeba żyć, nie? I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.